Straż graniczna. Najmniej prób przedarcia się do Polski od sierpnia granice próbowało nielegalnie przekroczyć 26 osób. Znak zapytania ostatniej doby polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 26 osób. Jest to najmniejsza liczba prób nielegalnego przejścia przez granicę w ciągu jednej doby od początku sierpnia, poinformowała we wtorek straż graniczna. Według jej rzeczniczki od około tygodnia służby białoruskie stosują nową metodę odciągania uwagi polskich funkcjonariuszy od miejsc, w których dochodzi do większych prób przedarcia się do Polski. 20 grudnia granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć 26 osób, podała na Twitterze Straż Graniczna. To od początku sierpnia najmniejsza liczba dobowych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, podano. Według Straży Granicznej na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży grupa 10 cudzoziemców próbowała siłowo sforsować granicę, napisała na Twitterze Straż Graniczna. Nowa taktyka migrantów i służb białoruskich według rzeczniczki Straży Granicznej i porucznik. Anny Michalskiej od około tygodnia służby białoruskie stosują nową metodę odciągania uwagi polskich służb pod miejsc, w których planowane są próby przedostania się przez zasieki graniczne. Ta próba podjęta koło Białowieży, Ret pokazuje, że od kilku dni Białorusini próbują nowej metody, czyli w jednym miejscu przecinającą Zertinę i wysyłają grupę cudzoziemców, zachowują się głośno, rzucają kamieniami i kawałkami drzewa, oślepiają, a kilkadziesiąt metrów dalej, w tym samym czasie, po cichu próbuje przechodzić grupa cudzoziemców, powiedziała porucznik. Anna Michalska Straż Graniczna uznaje że takie zachowanie jak to, które ostatniej doby miało miejsce na terenie działania placówki w Białowieży, służby obserwują od około tygodnia. Dodano, że polskim funkcjonariuszom udało się udaremnić te próby przejścia do Polski. Do kolejnych incydentów w ostatniej doby doszło w Narewce, gdzie w poniedziałek okej. Ok. Godzina. 22 żołnierze stwierdzili przycięcie concertiny. Po tym jak zabezpieczenie zostało naprawione uszkodzono je ponownie. Jak informuje SG, patrol zauważył w tym miejscu pięciu cudzoziemców. Grupa ta, widząc polskich funkcjonariuszy, oddaliła się. Kolejna próba przejścia miała miejsce okej. OK. Godzina. Jeden w nocy w Czaremrze, gdzie granice próbowało nielegalnie przekroczyć siedmiu cudzoziemców. Również tam cudzoziemcy wycofali się, na widok polskich patroli. 40 tysięcy. Prób przekroczenia granicy od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od początku grudnia było 1,2 tysięcy. Prób w listopadzie odnotowano 8,9 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy w październiku 17,5 tysięcy. W wrześniu 7,7 tysięcy. W sierpniu 3,5 tysięcy. od 1 grudnia do 1 marca 2022 rok na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.